programie jest napisane Piotr Skrzynecki jako historyk sztuki. Mój przyjaciel z Warszawy przysłał e-maila pisząc tak. To przejęzyczenie daje możliwość anegdotycznego rozpoczęcia twojego wystąpienia. Jaka jest różnica między historykiem a krytykiem sztuki? Taka jak między teatrem dramatycznym a sceną kabaretową. A więc Piotr Skrzynecki jako krytyk sztuki. Bardzo dziękuję panu Bogdanowi Mickowi i Sebastianowi Kudasowi za zaproszenie mnie do udziału w sesji. W tym interdyscyplinarnym gronie reprezentuję historyków sztuki i krytyków sztuki. Chcę jednak podkreślić, że bardzo bliscy mi są twórcy obdarzeni wieloma talentami, którzy na dodatek dzielą się tym z innymi. Tacy, którzy użyją tej metafory mimo pandemii, rozsiewają bakcyle twórcze i zarażają twórczością. Do takich osobowości należał w stopniu wybitnym Piotr Skrzynecki, który wprost szachował swoimi talentami. Jan Gintner w znakomitym wspomnieniu o współtwórcy Piwnicy pod Baranami nazwał go utracjuszem talentów. Nie miał na myśli nic negatywnego. Podkreślał w ten sposób wielowymiarowość tego człowieka o dziesiątkach tysięcy twarzy. Podoba mi się spostrzeżenie Grzegorza Turnała, który mówił: to był błyskotliwy erudyta, który mógł zostać kim chciał, a został Piotrem Skrzyneckim. Był czas, kiedy chciał on zostać historykiem sztuki. W 1951 roku przyjechał do Krakowa z Łodzi, która była jednym z wielu jego przystanków, by studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim historię sztuki. W kulturze obowiązywała doktryna socrealizmu, ale w Zakładzie Historii Sztuki studenci byli, na ile to możliwe, chronieni przed indoktrynacją. Skrzynecki trafił na znakomitych wykładowców Wojsława Mole, Karola Estreichera, Jerzego Szabrowskiego, Adama Bochnaka, Lecha Kalinowskiego. Poznawanie i popularyzacja sztuki były wyraźnie jego powołaniem. Ale jak wiemy, nie dane mu było ukończyć tego kierunku z powodu studium wojskowego. On, blisko spokrewniony z wodzem naczelnym Powstania Listopadowego, Janem Zygmuntem Skrzyneckim, jako stojeczny praprawnuk, on, syn przedwojennego oficera, nie mógł znieść upokorzeń na szkoleniu wojskowym. Urodzony pacyfista. Nie bez kozery Maria Orbit powiedziała do niego publicznie: jesteś jedynym akcentem antytotalitarnym w tym mieście. Skrzynecki mówił o swoich nieukończonych studiach bez żalu i z właściwym sobie humorem. Nie zostałem historykiem sztuki jak chciałem i radzę zawsze każdemu, żeby zdać te 30 egzaminów w życiu na wyższej uczelni, bo to potem pomaga, nawet jak się jest konferansjerem. Bo jak człowiek wie coś na przykład o Loyoli, to już się może popisać w kabarecie. Akademicki kurs historii sztuki, połączony z darem popularyzacji i żywym piórem, pomógł mu też w uprawianiu dziedziny pokrewnej, czyli krytyki artystycznej. Mało kto wie o tych jego zainteresowaniach i zajęciach. Nawet w jego macierzystym środowisku, w Piwnicy pod Baranami, wiedza o Skrzyneckim jako krytyku sztuki jest marginalna. Mało kto czyta stare gazety. Aby sobie wyrobić wyobrażenie o tym, jakim piórem władał Skrzynecki jako krytyk, trzeba się przeczytać przez rozsypujące się w palcach stare roczniki Echa Krakowa, popołudniówki, w której publikował dość regularnie recenzje o plastyce w latach 1956-1969. Miał tę możliwość dzięki przychylności redakcji, a przede wszystkim dzięki talentowi, z jakim pisał o wystawach i artystach. W związku z naszą konferencją przejrzałam w Bibliotece Jagiellońskiej kilka roczników Echa Krakowa. Przeczytałam prawie 50 tekstów, na więcej zabrakło mi czasu. Według biografki Skrzyneckiego, nieodżałowanej Moniki Wąs, w ciągu ponad 20 lat pisania do Echa powstało tych krytyk około 300. Podobno niektórzy pytają, czy na pewno on sam pisał te teksty. Złośliwców nie brakuje. Odpowiadał stanowczo: Skrzyneckiego styl pisania o sztuce jest jedyny i niepowtarzalny. Jego własny. Jest to styl kogoś, kto żyje chwilą, czuje smak chwili,
połączony ze stylem długodystansowca, który ma wyrobioną wiedzę i rozległe spojrzenie. Idealne połączenie umiejętności. Krytyk bowiem powinien widzieć, słyszeć i czytać. To są funkcje pierwszego stopnia, które wyróżnił mistrz i teoretyk tej dyscypliny Mieczysław Poremski w klasycznym tekście Krytycy i metoda. Funkcje drugiego stopnia to sprawiać, aby widziano, sprawiać, aby słyszano, sprawiać, aby czytano. Po francusku to brzmi zgrabniej: faire voir, faire écouter, faire lire. Albo inaczej: pokazywać, mówić, pisać. Są jeszcze bardziej zaawansowane funkcje trzeciego stopnia, ale one już Skrzyneckiego nie interesowały. Dwie podstawowe funkcje wypełniał znakomicie. Jak na kogoś, kto recenzował wystawę obok wielu innych zajęć, wystarczyło. Mało który krytyk sztuki przechodzi do historii. Piotr Skrzynecki, jako mak, zaklinacz rzeczywistości, jest jeden. Jakim pismem było Echo Krakowa? Wychodziło od 1946 roku i było formalnie organem prasowym Komitetu Wojewódzkiego PZPR. W tym momencie dziejowym, w którym debiutował Skrzynecki, dziennik przechodził metamorfozę i otwierał się na tyle, ile było to możliwe w kraju pod cenzurą, na wszelkie nowości w dziedzinie nauki, cywilizacji, życia codziennego, mody, teatru, literatury, muzyki i plastyki. Znalazłam tam wiele ciekawych informacji, które oczywiście trzeba było odsiać od politycznej nowomowy i demagogii. O zmianach niech świadczy publikowanie w odcinkach słynnej powieści Odwilż Ilii Ehrenburga od maja do lipca 1956 roku. Redakcja przy tym była szalenie otwarta na rozmaite oczekiwania i postulaty młodych. A to chcą klubu tanecznego, a to chcą uczyć się esperanta, a to zakładają teatrzyki i kabarety. Nic dziwnego, że nie uszło uwagi redaktorów to, co działo się w Pałacu pod Baranami. 28 czerwca 1956 na pierwszej stronie dziennika w centralnym miejscu pojawił się artykuł pod długim tytułem „Młodzi adepci sceny, muzyki i plastyki spotykają się we własnym lokalu. Wizyta echa w niecodziennej piwnicy”. Dziennikarz kryjący się pod literami BOS pytał retorycznie: gdzie tak przyjemnie? W podziemiach budynku pod Baranami. Nie pałacu, tylko budynku. Studenci szkół i wydziałów artystycznych urządzili sobie, a właściwie urządzają, piwnice. Ma to być po prostu miejsce spotkań studentów i absolwentów tych szkół. I tu po raz pierwszy pojawia się na łamach echa interesujące nas nazwisko. Piotr Skrzynecki. Przepraszam, chociaż słabo widać. I pisał dalej dziennikarz. Oczywiście nie trudno nam znaleźć informatora, podkreśla. Cudowne dziecko, Piotruś, jak wszyscy nazywają tutaj młodego historyka sztuki Skrzyneckiego, mówi nam dużo i z zapałem. Jak wiemy, ten przystojny, czarnooki młody mężczyzna zachwycał wszystkich. Był rozgadany, wesoły i nieopisanie interesujący, wspomina po latach Barbara Nawrotowicz. Takie epitety można by mnożyć. W krótkim czasie Skrzynecki zaistniał na łamach Krakowa jako autor tekstów o sztuce, a w roku następnym, 1957, zaczął się ukazywać dodatek, też przez niego prowadzony, Echo Piwnicy pod Baranami. Podkreśla się tu promocyjną rolę zasłużonej redaktorki naczelnej Teresy Stanisławskiej, która objęła pismo po śmierci Adama Polewki. Polewka umarł na początku października, a Skrzynecki zaczął pisać w drugiej połowie tego miesiąca. Jak napisała Monika Wąs, niedokończony historyk sztuki zapytał ją, czy mógłby coś pisać zarobkowo. I tak rozpoczęła się kilkuletnia kariera Skrzyneckiego jako recenzenta wystaw i autora wywiadów z artystami. O tym, co dzieje się w teatrach, pisał już od wielu numerów Sławomir Mrożek. Opowiedział m.in. o inauguracji Teatru Klikodlana Muzowskiej w Domu Plastyków. Skrzynecki nie udzielał się z taką regularnością, ale miał znakomite warunki, aby uprawiać krytykę bieżącą, tak zwaną Tageskritik. Trzeba dodać, że w innych gazetach krakowskich pojawiały się również znakomite pióra takich krytyków i historyków sztuki zarazem, jak Janusz Bogucki, Maciej Gutowski, Tadeusz Chrzanowski, Helena Blum, Jerzy Mandejski, Jacek Woźniakowski i wielu innych. Był to bardzo dobry czas dla krytyki artystycznej, do którego i dzisiaj tęsknią artyści i galerzyści. W Tygodniku Powszechnym o wystawach pisywał regularnie Zbigniew Herbert.
Teksty te zostały wydane w tomie Węzeł Gordyński przez Bibliotekę Więzi w 2001 roku. Nawet Wisława Szymborska popełniła recenzję na temat legendarnej dziś wystawy 9 malarzy w Domu Plastyków na Łobzowskiej, uznanej za pierwszy zwiastun odwilży na scenie artystycznej w Krakowie, a może i w Polsce. Na ten temat trwa dyskusja. W recenzji Malarstwo niezadomowione, opublikowanej w życiu literackim w grudniu 1955 roku, poetka postulowała rozsądnie w duchu pluralizmu, aby malarstwo nowoczesne pokazywać nie w izolacji, lecz w szerszym kontekście. Jak pisała, myślę, że walka o prawdziwe współczesne malarstwo powinna się rozgrywać w jawnej konfrontacji, stale, wciąż, z całą twórczością plastyczną środowiska. Niechże kierunki reprezentowane przez Jaremiankę, Kantora, Brzozowskiego spotykają się stale na jednej sali z malarstwem tradycjonalistów. Niechże jednocześnie na naszych oczach rozgrywa się walka o naszą wyobraźnię i nasze wzruszenie. My, odbiorcy, chcemy mieć stałą możliwość wyboru. To Szymborska. Zacytowałam te słowa, gdyż są wybitnie zbieżne z postawą Skrzyneckiego jako odbiorcy i krytyka. Od pierwszego tekstu dawał się poznać jako ktoś, kto docenia nowatorstwo i poszukuje go, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że środowisko artystyczne jest jak las, w którym młode drzewa rosną obok dojrzałych i bardzo starych. Pierwszy tekst Skrzyneckiego, ukazał się 18 października 1956 roku i nosił bardzo konwencjonalny tytuł z wystawy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Młody krytyk omawiał w zasadzie nie jedną, lecz trójwystawę pokazaną w Pałacu Sztuki, tam dużo jest miejsca, który był użytkowany przez TPSP, a także przez CBWA, ZPAP i inne oficjalne podmioty sceny artystycznej. Skrzynecki pomysłowo łączył w jednym tekście trzy różne wystawy. Prac 9 znanych grafików krakowskich, płócien zmarłego w 40 latach Kazimierza Podhalskiego, malarza nadwornego cesarza Franciszka Józefa i jego dworu, i Janiny Muszkietowej. Opowiedział z humorem o interakcji obrazów z różnych epok, które patrzą na siebie z dystansem, rozmawiają ze sobą, sprzeczają się. Rzucił też hasło w duchu pluralizmu. Jakby nie było, każdemu coś, na czym mu jakoś zależy. Ktoś mógłby się żartnąć. Taki młody krytyk i nie ma sprecyzowanych poglądów, gdzie krytyczny pazur, który cechuje młodość. Spokojnie, jest i to, ale podane z dziwną u 26-letniego autora dojrzałością. W tej pierwszej recenzji, przy okazji tej trójwystawy, Skrzynecki zastanawia się, czego oczekuje od sztuki swojego czasu. Pisze, walka o nowoczesność to chyba walka o odkrywanie coraz bardziej skomplikowanego, pełnego napięcia i dramatyzmu naszego życia. Świat form wytworzony przez artystę to też wykrywanie i tworzenie coraz bardziej trudnych i skomplikowanych problemów, owego zawsze dziwnego i wielkiego życia na małej, prostokątnej planszy. Życia tworzonego z wyobraźnią, przeżyciem, talentem i wielką wiedzą techniczną artysty. Sama zakrzepła erudycja nie wystarcza. I upomina się na koniec o wystawę młodych, długo zapowiadaną i przygotowywaną. Poświęci jej aż trzy teksty na początku 1957 roku, ale pozostaną jeszcze przy samych początkach jego recenzenckiej kariery. W drugiej recenzji z 22 listopada omawia kolejną oficjalną wystawę w Pałacu Sztuki, zorganizowaną tym razem przez CBWA i ZPAP, która pokazała 12-letni dorobek malarzy środowiska krakowskiego. W artykule pod tytułem Spotkanie bardziej wyobraźni w Pałacu Sztuki najpierw wyraża zadowolenie, że organizatorzy dyskretnie pominęli niesławny dorobek szalejącego w tych latach socrealizmu, który opacznie rozumiany przez czynniki administracyjne stał się najsmutniejszym okresem w sztuce polskiej. Podkreślił, że tym razem poza walorami estetycznymi nie było żadnych przymusów. Bardzo namawiał do obejrzenia tej wystawy, aby przekonać się, jak może wyglądać spotkanie trzech pokoleń twórców. Zachęcał tymi słowy. Tak, w Pałacu Sztuki toczy się codziennie zażarta dysputa plastyczna. Ścierają się ze sobą rozmaite sposoby tworzenia świata plastycznego, sprzeczne częstokroć ze sobą brak poetyki. Oczywiście najciekawsza dla niego była wystawa w Świetlicy, gdzie prezentowała się grupa Tadeusza Kantora. Gorąco zachęcam, aby zajrzeć do tej części wystawy. Wyjdziecie z niej oszołomieni żywą wyobraźnią malarską.
Trzecia i ostatnia recenzja z roku 1956 nosi tytuł O nieciekawych akwarelach, o Kazimierzu Wiśniaku i arlekinach, opublikowana na początku grudnia. Dotyczyła ona dwóch wystaw w Domu Plastyków. Oficjalna wystawa Gwaszy, akwareli i temper, zorganizowana w galerii na pierwszym piętrze, wyraźnie mu się nie podobała. Uważał, że ta prezentacja wypadła blado, że ogromne możliwości techniki akwareli i tempery nie zostały wyzyskane na tej wystawie. Przy tej okazji wyraźnie podkreśla swoje znawstwo i upodobanie do rozmaitych technik artystycznych. Wybrzmi to w jego recenzjach wielokrotnie. Widać tu jego wielką wrażliwość na formę, ale też erudycję historyka sztuki, który ma rozeznanie w rozmaitych przejawach technik i form poprzez stulecia. Domaga się tego, aby na wystawach można było zobaczyć, na czym polegają eksperymenty formalne i techniczne, których tak wiele wnieśli powojenni nowatorzy. Posłuchajmy, jak pisze o tym Skrzynecki. Plastyka współczesna powinna wykorzystywać jak największą ilość technik malarskich, poszukiwać materiałów starych i nowych, łączyć techniki stare z nowymi. Współczesne malarstwo zrobiło ogromny wachlarz możliwości technicznych, od mozaik typu bizantyjskiego do szybko schnących lakierów. Z największą przyjemnością napisał w tej samej tekście o pracach dwóch kolegów z piwnicy, Kazimierza Wiśniaka i Andrzeja Majewskiego, którzy powiesili swoje prace w sali na parterze, tak zwanej sali Klikotu, gdzie wystawiał teatr Kantora, za zgodą tego ostatniego. Skrzynecki bardzo polecał pracę dwóch interesujących ich indywidualności, odmiennych, a dopełniających się. Swoje recenzenckie skrzydła rozwinął w pełni w następnych latach. Nie ma czasu, aby o tym mówić. Te recenzje, o których przeczytałam, przekonują, że Skrzynecki krytyk w pełni zasługuje na to, aby jego teksty zostały zebrane, omówione, opatrzone komentarzami i przypisami i wydane w okazałym tomie. To jest mój postulat, który przedkładam Radzie Naukowej Piwnicy pod Baranami i szanownym zebranym. Skrzynecki traktował swoją rolę krytyka sumiennie, ale pisał nieregularnie, ale i to wystarczy, aby poznać ważne momenty i sezonowe wydarzenia sceny artystycznej, przede wszystkim w Krakowie, ale też w Warszawie i Zakopanem. Omawiał ze znawstwem salony wiosenne i jesienne, wystawy grupowe i indywidualne, artystów znanych dziś i zupełnie zapomnianych. Wciąż zachęcał do oglądania wystaw, do życia ze sztuką. Ileż u niego pomysłów, perswazji i namawiania, aby przyciągnąć widza do galerii. Uwielbiam te jego wykrzykniki. Koniecznie idźcie na tę wystawę. Ale strachu, idź na wystawę. Zobacz Stopkę. Oglądajcie Nowoszewskiego. Idźcie naprawdę jak najszybciej zobaczyć to piękne, samotne malarstwo. W pisaniu Skrzyneckiego nie brakuje też humoru sytuacyjnego, rozmaitych dykteryjek, wypisów z ksiąg gości i rzeczy podsłuchanych, jak w tej recenzji pod wymownym tytułem Dlaczego barany nie ryczą? Na wystawie prac Władysława Jarockiego w Pałacu Sztuki, jak wiadomo Piewcy Wutulszczyzny, usłyszał rozmowę dziecka i matki, którą z zachwytem podał jako postscriptum. 3-letni chłopczyk. Mamusiu, dlaczego te barany nie ryczą? Matka odpowiada. Bo są namalowane. Czytajmy Skrzyneckiego. Czy są jakieś uwagi, pytania, może dodatkowe? Ja może to dodam do pani, że po odwrotku z profesorów pominęła pani jedno nazwisko. To był Urzędu Dobrowolskiego. Ale właśnie nie wiem, czy wtedy profesor Dobrowolski był. Oni mieszkali razem w jednym domu z Pomorskim. Właśnie ja oddam te nazwiska za fotografią Piotr Janowicz. I jeszcze nie zajrzałam do archiwum. Ja to zrobię, to nie badam, mam już pozwolenie pana dyrektora i na pewno uzupełnię. Skoro nie, to dziękuję bardzo.